Dzisiaj naszym gościem w portalu TV i TV w rozmowie jest pan Mieczysław Bagiński, który przeszedł drogę od nauczyciela do wojewody. Przeszedł wszystkie awanse społeczne, jak zresztą jest napisane na samym końcu ostatniej książki, Skąd nasz ród, czyli historia wokół nas. Panie Mieczysławie, to może tak trochę o historii. Jak to się stało, że tyle lat, że tak powiem, jest pan w polityce? Uważam, że nie z konieczności, a z wyboru. Pracowałem faktycznie w każdym poziomie w szkolnictwie, a później ktoś się dopatrzył, że można by Bagińskiego wyrwać ze szkolnictwa. On by się nadawał do administracji rządowej, potem samorządowej. I tak w roku 1972, czyli w tamtym stuleciu, przeszedłem ze szkolnictwa do administracji. No i był to dla mnie szok. Wtedy taka była moda, że na ogół w teczce przywożono. I nie ukrywam, mnie przywieziono również w teczce do Sejm ze szkoły rolniczej, z technikum, na wiceprzewodniczącego powiatowej rady do Sejm. I to była moja pierwsza jakaś taka tam wielka refleksja. Obok spotykam młodych ludzi, którzy ze mną studiowali i oni są jakby na drugim planie wśród swoich, bo obsadzono jakimś Bagińskim spod Grajewa. I proszę wierzyć, że to był jedyny przypadek w Polsce, że taki przywieziony Bagiński poszedł do wojewody i powiedział, wtedy wojewodą był Zygmunt Sprycha: panie wojewodo, tam są naprawdę chłopcy i dziewczęta pośród swoich, przeważnie Litwini, znam ich. Chyba oni na mnie patrzą z jakimś żalem. Czemu to ktoś z zewnątrz, a nie oni w swojej tej krainie, w swojej tej, powiedziałbym, małej ojczyźnie litewskiej, czemu to nie oni są u steru? I proszę wierzyć, że ten wojewoda Sprycha po jakimś niecałym roku przeniósł mnie na takie same stanowisko do Zambrowa. No w Zambrowie byłem może 3 lata, i likwidowano powiaty gierkowskie, tworzono 49 województw. Wtedy stamtąd zaproponowano mi tutaj być w kierownictwie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skup. No i dalszy etap to już cały czas w Łomży, czyli od 75 roku do dziś w Łomży. No tutaj również w administracji przeszedłem w zasadzie wszystkie szczeble. Byłem wicewojewodą, potem wojewodą. I to był chyba jedyny przypadek, że los mnie chyba wynagrodził za tą sejneńską moją taką odwagę, że po raz pierwszy chłopiec z tych stron, z tej ziemi historycznej został wojewodą łomżyńskim. I to byłem ja. Czym się różni polityka, która była prowadzona na początku pana kariery, od tej, która jest teraz? No faktycznie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a tak szybko odpowiedzieć mogę, popełnić jakąś nieścisłość. Ale chyba wtedy był większy centralizm. No dzisiaj jednak po tylu latach przemiany tej ustrojowej, jednak wszelkie znamiona demokracji, tego ludowładztwa, no są powszechnie rozpoznawalne. To ślepy widzi, głuchy słyszy, jest to zauważalne. No i wydaje mi się, że przesunął się jakby ciężar tego ośrodka decyzyjnego, może nie ciężar, ale miejsce. Kiedyś jednak tym centrum decyzyjnym były ośrodki stricte polityczne. Budżet powiatu, budżet gminy był typowym budżetem takim kopertowym. Temu można było tyle nadzielić, temu tyle nadzielić. Dzisiaj, proszę zobaczyć, budżet składa się z tego, co mam i na ile mnie stać dobrać z funduszy akcesyjnych, mówmy unijnych. Jest to zasadnicza zmiana. Rzeczywiście samorządy dzisiaj są dysponentem i środków, ale i całego swojego talentu. Nie ma już tych instrukcji, prawda, wiecie, rozumiecie.
kultura polityczna na przestrzeni lat zmieniła się na lepsze czy na gorsze? Generalnie na lepsze. Na lepsze. Proszę wyobrazić sobie taki fakt, że sztuczna czy rzeczywista frekwencja kiedyś wynosiła i 80 i 90%, a wyborcy nie wiedzieli, kogo i do czego wybierali. Dzisiaj niech ona ma 50-60%, ale te 60% ludzi, którzy byli przy urnie, naprawdę wiedzą, kogo zakreślili. Rozmawialiśmy sobie jeszcze przed kamerą o historii, między innymi Łomży. To moja pasja. Właśnie dyplom i kwalifikacje moje pedagogiczne, te pierwsze, to kierunek historia. A że historii było mało w szkołach, pewnie dziś nie więcej, to dodatkowo mieliśmy język rosyjski, tą specjalność. No i wtedy wszyscy inni na innych kierunkach żartowali z nas, że historia w języku rosyjskim. Chcę się zapytać o Łomżę. W tym momencie należy do województwa podlaskiego. Historycznie Łomża należy do Mazowsza. Nawet tutaj przed rozmową sobie pozwoliliśmy zaznaczyć z pana książki w mapie, gdzie leży tak naprawdę Łomża. Czy... Zawsze, zawsze na historycznym Mazowszu. Łomża, Wizna, Nowogród, tą granicą taką nie do zatarcia między Mazowszem a Litwą wtedy, Litwą, była jednak rzeka Biebrza i Narew. Biebrza do końca swego ujścia do Narwi. Natomiast potem po tej unii personalnej Polski i Litwy żywioł mazowiecki tak zasiedlił obficie i tak zaludnił te nowe tereny, że województwo podlaskie, stricte litewskie, było spolonizowane w pełni. I nic dziwnego, że ostatni Jagiellon postąpił racjonalnie. Województwo podlaskie wcielił do korony. Do korony. Natomiast no, dzisiaj jest to takie nieporozumienie. Duża część Mazowsza północno-wschodniego znalazła się w województwie podlaskim. Uważam, że wtedy twórcy tej nowej mapy, tych województw nowych 16, no, nie mieli za dużo czasu. Albo deficyt doradców. Bo gdyby zastanowili się, to jednak to nasze województwo powinno chociaż w nazwie oddawać szacunek tradycji i historii. I tak jak jest województwo kujawsko i pomorskie, dwie krainy historyczne, tak mogłoby być województwo mazowiecko-podlaskie. Natomiast nazwa wyłącznie jednoczłonowa podlaskie jest tutaj trochę takim uszczerbkiem dla tradycji i historii, poważnym uszczerbkiem. Jak to się dzieje, że od tylu lat jest pan wybierany do samorządu województwa podlaskiego? Więc kiedyś to pytanie postawił mi pewnie pański kolega po fachu. Jak się wygrywa szóste wybory do sejmiku? No, a że wybadałem, że ma poczucie humoru, to odpowiedziałem mu, że najpierw się wygrywa te pięć, a ten szósty to już rozpędem. No ale to i te pięć, jak to się... No to najpierw trzeba wygrać te pierwsze. I jeśli pan wygra te pierwsze wybory, nie nakłamie pan, nie oszuka, będzie miał odwagę przyjechać, skonfrontować to, co się deklarowało w tej służbie publicznej z tym, co się stało, to wygrywa pan drugie. Tu kredytu nie ma potem. Tylko pierwsze wybory są na kredyt. A potem, jak w pokerze, sprawdzamy. No i widać, sprawdzają. I to pozytywnie. Pozytywnie. Panie Mieczysławie, czysto teoretycznie i hipotetycznie jak na razie możemy założyć taką sytuację. Wygrywa pan te wybory. W Senacie Prawo i Sprawiedliwość ma większość. Nie będzie pan się czuł osamotniony, czy jako taki jeden wolny strzelec będzie w stanie pan cokolwiek zrobić? Jeżeli mniejszość w Sejmie czy w Senacie przyjmie pozycję taką obserwatora, to ja takiej roli nie przyjmę. Natomiast nawet pojedynczy, jeśli zechce być uważnym recenzentem i patrzeć na ręce władzy, to powinien pracować w tym kierunku, bo on jeden i mniejszość nie wywołuje wiele, ale może być wspaniałym kontrolerem
tych wszystkich programów i obietnic przedwyborczych, które zwycięzcy obwozili po kraju. I ja pewnie do takiej roli się nadaję, ale tam, gdzie można będzie wesprzeć mądre pomysły, to zawsze rękę dołożę. Skąd pan bierze siłę i energię do walki? Wydaje mi się, że to chyba trochę już i rodzinne. Trochę trzeba mieć w genach, trochę potem w motywacji już tej takiej osobistej. No ja mam dokładnie taką sytuację, że mogę dużo, dużo czasu poświęcić sprawom publicznym, społecznym. Mogę również wspierać i wspieram wiele organizacji społecznych zgodnie z moją taką zasadą. Silnym nie przeszkadzaj, słabszym pomagaj. Pomagam wielu organizacjom takim fajnym, naszym. Nie wiem, czy państwo znają takie stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Jaki to wdzięczny beneficjent. Ale są i takie, powiedzmy, odruchy pomocy, jak Centrum Opatrzności, budowane w Wilanowie, a to 9 Pułk Strzelców Konnych, a to Stowarzyszenie Obrońców Życia. Także ja spełniam się tam po części swoją taką aktywnością, a po części materialnie. Jest pan honorowym strażakiem ze Szczuczyna, o ile dobrze pamiętam. I coś obiecałem druhom strażakom. W kraju jest nas 700 tysięcy. Jest to najpotężniejsza organizacja społeczna i o najwyższym stopniu ufności. We wszystkich rankingach Straż Pożarna Ochotnicza wysoko jest notowana. I strażakom obiecałem, mam nawet taki druczek okazjonalny, że jeśli przypadłoby mi składać ślubowanie w Senacie, to daję słowo honoru, że złożę je w mundurze strażackim. A taki mam. Troszeczkę wybiegnijmy w przyszłość historii, że tak powiem, tej nowej. Tego, co będzie, bo ma pan duże doświadczenie, mówiąc o tym, co się działo wstecz. Jak pan sobie wyobraża Łomżę za 50 lat? Jeśli nie powstrzymamy odpływu ludzi młodych, jeśli nie stworzymy przyjaznego otoczenia prawnego i materialnego od urodzenia po dojrzałość, tą zawodową, tą fizyczną, intelektualną, to źle widzę w takich paskudnych przewidywaniach uczonych jest jednak spadek liczby ludności w Łomży do rzędu 36-38, góra 40 tysięcy. A przecież w porywach było już 66 i 68. No ale każdy pyta, a jak to zrobić? No po prostu trzeba inwestować w młode pokolenie. W nich jest nadzieja. Dzisiaj na jednego pracującego, przepraszam, na jednego emeryta, rencistę, pracuje trzech, prawie czterech. Za 15-20 lat w Polsce będzie 1:1. To jakie obciążenia będzie musiał ten pracujący przyjąć, żeby spełnić oczekiwania tej całej polityki senioralnej, tak grzecznie mówiąc. Dlatego powstrzymanie migracji młodych ludzi jest zadaniem pierwszym. Natomiast dla obszarów wiejskich, tam może migracja nie jest zjawiskiem złym i groźnym. Nie ma ugorów. Miedza od miedzy jest coraz dalej. Czyli koncentruje się warsztat pracy, warsztat produkcji, a nowoczesne maszyny, urządzenia powodują, że wydajność pracy tej pomniejszonej populacji na wsi załatwia te pola i te obory. I tamto zjawisko jest mniej może groźne. Natomiast poprawa warunków tych ekonomicznych ludności na wsi jest konieczna. I może taka odsłona trzecia, ona tyczy całego zbioru i ludzi, i przyrody, czyli taka holistyczna. Będę pracował ile tylko sił, żeby odmienić relacje człowiek-środowisko,
na prorozwojowe relacje. Czy ten region nie strzelił sobie, mówiąc kolokwialnie, sam w stopę, mając tyle, wcielając tyle obszarów do obszarów chronionych Natura 2000, przez to nie spowolniła się gospodarka, przez to przypadkiem nie jest trudniej budować drogi, może mowa tutaj też o Via Baltice. Czy pana zdaniem to było dobre posunięcie o wcieleniu tylu obszarów do właśnie chronionego Natura 2000? Tu można różnie popatrzeć na to. Proszę zobaczyć, jakim nowoczesnym miejscem pracy, ale również nowoczesnym warsztatem naukowym są parki narodowe, które powstały, parki krajobrazowe. Ale z drugiej strony z kolei są pewne ograniczenia, których trzeba przestrzegać. One nie są uciążliwe. Natomiast my wolelibyśmy, żeby wszystko, no tak jednak jak inwestycja liniowa, to geometra wymierzy, za nim koparka i... A jednak trzeba poszanować to, bo jesteśmy jednak w obszarze szczególnej przyrody, szczególnej przyrody. Moi Państwo, gdyby tu zaludnienie było takie jak na Śląsku, 300 osób na kilometr kwadratowy, 180 jak w Mazowieckiem, w Wielkopolsce, może by to było wtedy bardzo uciążliwe. Natomiast przy naszej sieci osiedleńczej, rozproszonej, słowem przy niskim tym zaludnieniu, to nie jest wielkim ciężarem. Ale wiele sygnałów ogromadzam, spisuję i na pewno upomnimy się o korektę niektórych granic obszarów. Na pewno. Jakie miejsce w Łomży jest dla pana takim odpowiednikiem zacisza domowego, gdzie może pan się udać? Czuje się pan tam dobrze, relaksuje w Łomży? Przez prawie 30 lat wspaniale czuliśmy się na ulicy Chabrowej w Łomży. Ale jeśli by szło o takie doraźne, chwilowe dobrostany, to ile razy mijam katedrę, to wstępuję i przypominam, tutaj zawarliśmy ślub z Elżbietą, z którą do dziś dzielę los. Ale jest jeszcze kilka fajnych miejsc. Grobla jedna czeska. Przy kościele Dolina Pamięci, przy kościele mówimy powszechnie księdza Ambroziaka. Tam również na chwilę zadumy wkraczam. No, częstym i uczęszczanym miejscem jest cmentarz, gdzie jest tyle wspaniałych grobów, wspomnień. No i jeszcze kilka nad Narwią. Lubię wędkować, ale w każdym miejscu, gdzie się zatrzymam, to zawsze mam ze sobą jakiś rebus, rozrywkę, jolkę i w każdym mi dobrze. Moim Państwa gościem był zawsze oddany mieszkańcom swojego regionu człowiek, który przeszedł wszystkie szczeble zawodowego awansu, od nauczyciela po wojewodę, Mieczysław Bagiński. Dziękuję bardzo. Dziękuję.